Wczoraj mówiłem, w jaki sposób osiągnąć sukces więzi małżeńskiej. Mówiłem, że jest to projekt na lata, że jest to ciężki trud, nawet taką ilustrację orki pewnej nieprzypadkowo dałem. Dzisiaj chciałem jeszcze pogłębić ten temat z nastawieniem na częstotliwość, czyli jak często powinniśmy doświadczać miłości w małżeństwie, jak często powinniśmy ją sobie nawzajem dawać. I podpowiedź, myślę, dość jasna, znajduje się w liście do Efezjan, 5 rozdział, werset 29. Tam jest oczywiście to porównanie Chrystusa i Kościoła, relacji Kościół-Chrystus, Chrystus-Kościół, mąż-żona, żona-mąż. I jako zadanie dla męża jest, żeby tu oczywiście też i szerzej, żonę żywić i pielęgnować jak Chrystus Kościół. No ile tam pielęgnować, no to można co jakiś czas, ale z tym żywieniem, no to sprawa jest chyba jednoznaczna. Czyli jak często masz okazywać swojej żonie miłość? Nie wystarczy raz na jakiś czas, oczywiście tam o walentynkach, no to zapomnij to. Raz w roku to by się zagłodził. Kompletnie to musi się odbywać na bazie codziennej. Podobny tekst jest, czy zasada, jeśli myślimy o modlitwie, o Słowie Bożym, Jezus powiedział, że nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Boga. No stąd przyjmujemy, że karmienie się Słowem Bożym powinno być codziennie. No to i swoją żonę musisz karmić swoją miłością codziennie. No, żeby tam panom nie było smutno, to powiem i vice versa.